Pokażę Wam aranżację opartą na skalę Namasu Stone. Namasu to skała, która jest bardzo wdzięczną skałą do układania aranżacji skalnych typu Iwagumi. Posiada liczne pęknięcia i ciekawe białe linie przechodzące wzdłuż tych pęknięć. Tak naprawdę jest teraz szara, ale po zalaniu wodą pokazuje swoje piękno. Jak widzicie, ułożyłem większą część aranżacji. Te dwa kamienie, które są centralnie ustawione na środku, stanowią bazę jej, a przesmyk, który pozostawiłem, nadaje efekt głębi i przestrzeni. W kolejnym etapie będę układał drobne kamienie, które dopełnią całości i sfinalizują efekt końcowy. Ta aranżacja jest w stylu Iwagumi. Dominującą rolę stanowią w niej skały, dlatego planując rośliny do takich akwariów, musicie pamiętać o niskich roślinach trawnikowych.